Ścieżka śniącego, oczywiście. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Śniący będzie ci szczególnie sprzyjał. Tylko on może nas stąd uwolnić. Śniący! Zbudź się! Zbudź się! Zbudź się! Przebudź się, o śniący! Przebudź się, o śniący! Przebudź się, o śniący! Zbudź się! Śniący! Zbudź się! Hej! Więc witam was wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Korem, a to jest końcu! Długo oczekiwamy GTA! Jesteśmy jedną misję w plecy, ponieważ... musiałem zrobić save od nowa, ale dlaczego? Ponieważ mam bijać snu moda, hell yeah! I tak, zrobiłem za... oj, nie tutaj. I tak, zrobiłem za dużo misji! Ponieważ, no niestety usunąłem... Boże, zapomniałem, jak się w tej grze steruje. Usunąłem nagrania we Frapsie przez przypadek. Które jeszcze nie skonwertowałem. I od początku, no nie, więc zaczynamy od misji przelotuwa i właśnie chyba jesteśmy jedną misję w plecy. Ale jestem pewien, więc dobra. Wychodzimy i snowmod. Dobra. Oczywiście snowmoda będę odinstalował. Kilka razy pewnie będę musiał odinstalować, bo psuję kilka misji. Ale teraz mam do was prośbę. Proszę podeślijcie mi, znaczy podeślijcie, co? Helikopter! Podeślijcie. No napiszcie w komentarzach, jak się kurde tutaj śnieg ustawia, bo nie wiem. Page up, page down. Mam nadzieję, że nie insertem, bo insertem włączam nagrywanie. I tak jakoś, no nie? Dobra, na początek tylko sobie skoczymy po broń, bo już jej nie mam. Wykorzystam całą. O Boże, jakąś chrypę mam. A tak, zdeczka, jestem chory i nagrywam. Jak jestem chory i nie poszłem do szkoły, więc spodziewajcie się dzisiaj odcinka z GTA, z Portala i może jeszcze drugiego odcinka z GTA, jak mi się uda nagrać. Dobra, to pewnie jest sprawka snowmoda, więc nawet tego nie będę brał. Bo ja tu nie byłem. Lol. Dobra, powiedzcie mi, że jeżeli znalazłem takie coś, to tutaj sobie normalnie na legalu stało, to czy mogę tego na spokojnie używać, bo... no nie było, mi się wydaje, że tego nie było wcześniej w GTA, bo sobie nie przypominam, żeby tutaj pleta kontrolowy gdzieś był, a ja cheatów nie używałam na tym save'ie. No i powiedzcie po prostu, czy... what? Jetpack. Dobra, nieważne. Wziąłem tą broń? Wziąłem, dobra. I po prostu powiedzcie, czy mogę tego jetpacka używać, czy nie mogę. No nie, bo jak mogę, to mi trochę łatwiej transport, ale faktem nie będę go używał. Mam motor. No, otwieraj się. Mam, dobra. No to robimy u kogo misję? U kogo misję robimy? Cicho. Dobra, robimy... kończymy Sweeta. Dobra, to kończymy Sweeta. O nie, wyłączamy. Bo to są brzydkie zdjęcia. W tym... znaczy brzydkie, dla kogo brzydkie, dlatego brzydkie, ale... ale są takie zdjęcia, za które można mi film usunąć chyba. No jakoś tak, wiem, że... chyba się da usunąć film przez coś takiego, więc lepiej po prostu tego nie pokazywać. Bo w pierwszej misji u Ridera to cała ściana jest w takich zdjęciach. Oj, wydaje mi się, że mam dźwięk z radia za głośno. No albo tak, albo w ogóle. Dobra, mam nadzieję, że, nie, że tego nie słychać za głośno, bo... bo po prostu... no! Jeszcze ten poślizg. Wy myślicie, że to pewnie sobie po prostu mapy podmieniłem, samochody są podmienione. Właśnie przez te samochody niektóre misje można strzelić, więc dlatego nie sterowywałem, ale to chyba mówiłem. Ale w tym modzie jest też dodany właśnie spadający śnieg, nie wiem jak go włączać. I jest dodane też to, że samochód się, albo motor się śniega o wiele bardziej niż zwykle. Dobra, rozdupczymy ich. Jep, padaj szybko. Nie mam czasu. Jep. Dobra, brać broń. Tą, bo tutaj więcej amunicji w tym jest. Oh shit, motherfucker, padam. Dobra. Okej. O kurde. To była masakra. Patrzcie, ile mam HP. No dobra. Nie chcę tego samochodu. Już wam to chyba kiedyś mówiłem. A nie, ja to mówiłem na nagraniu, które usunąłem. Że nie chcę brać tego samochodu, bo ten samochód jest zwykle zniszczony.
bo wiecie, strzelanina itp. itd. i się trochę uszkodził, więc... więc nie bierzemy tego samochodu. Co, on ma marychę z tyłu? Patrzcie, on ma marychę, ten samochód wiezie. Trawa. Co on wiezie? Mam nielegalny samochód, uciekać! Miśki zaraz nas będą gonić. Może to auto jest wolne. To jest jego maksymalna prędkość, bijacz. No szybciej jechać nie mogę, no. O, przyspieszył mnie trochę. Normalnie ma auto, które zapiernicza 45 na godzinę, a to auto zapiernicza mniej. Pa, pa, pa! Koleś wyszedł z łopatą! Kto trzyma w samochodzie przy fotelu kierowcy łopatę? No na pewno nie ja. Na pewno nie żaden normalny człowiek chyba. Dobra, ten jetpack mnie tam zastanawia, ale to wali, że ten jetpack tak na mnie zastanawia. Przestań się tam, coś tam gada ktoś w radiu, ale walić to! Bo wie, dojechaliśmy! I mam mało HP, więc trzeba się uleczyć jakoś. Man, this set tripping is killing the families. You did good back there. Hey, I'm a Johnson boy. Hey, I got unfinished business. Big love. Szacunek. Dobra. Jedna misja wykonana. I mam tak mało HP, że... mogę paść. Więc trzeba będzie się podleczyć. Szantek się zapisze, bo wiadomo jak to jest z tymi crashami w GTA. To z tymi crashami to w ogóle jest masakra. Pójdziemy po broń, jak jest, mam nadzieję. Że jest, przynajmniej. Bo jak nie ma, to źle, bardzo źle. Dobra, co to za misja u Sweeta jest? Nie mam pojęcia, ale zrobimy ją zaraz. Zapomniałem, jaka to misja, serio. A nie, nie, nie. Póki nie zrobiliśmy tej misji ubiesłowa, będziemy korzystać z tej broni. Dlatego, bo mamy do niej troszeczkę więcej amunicji. I teraz weźmiemy jeszcze więcej, bo... tak to będzie, że jeżeli będzie już po misji tej, po misji z Big Smoke'iem, właśnie tej fajnej, to będziemy wtedy już korzystać z tamtego PM-a, chyba PM to się nazywał, pistolet maszynowy. Jak na razie z Uzi. Będziemy... O! Mam full HP, ciekawe czemu, pewnie się zapisami mi do... O! Cezar Wilpando. Dobra, dobra. Oj, sorry, przewinąłem wam scenkę! Dobra, tam po prostu jest tam, że ta siostra Sweeta się wyprowadza do tego właśnie Cezara Wilpando, że to niby jej chłopak. I chyba tyle, no nie? I tam Sweet tam każe jej, że nie, tam kłótnia jakaś, ja przychodzę i tam na mnie się drą. Nie wiem, nie pamiętam tej kapstenki. Oh shit. Mówiłem. Oblodzony jak nic. Drogi oblodzone. I najbardziej rozwala te wszystkie tutaj kreski, bo nie wiem, duża kreska, mała kreska, średnie kreski. Najbardziej mnie rozwala, że jest tylko jedna duża. A nie, bo tu są dwie duże, takie wielkie tu jechało. Aha, dobra, to zwracam honor, tylko takie wielkie samochody. Albo takie małe, nie, no nie wiem, te kreski są dziwne po prostu. A co, ja mam samochodem tu stanąć? Znaczy motorem? No jakby nie można było na piechotę. Dobra. Fajnie sobie wygląda ten samochód na snowboardzie. So you must be Sweet's bro, huh? He phoned ahead, said you might be looking for a car that bounces. Well, I owe him big from way back, so here, this should do the trick. Custom spring should see you hop. Patrzcie, korweta, ma znaczek korwety, lol. Very popular with the SAs. They compete in these things. You can usually find them over by Unity Station. If you ever want to mod your ride, come back anytime, man. Wpadaj każdej porze. No widać, że muszę, ty nie śpisz. Wiesz, przez większość czasu się opierniczasz, ale... Otwieraj mi garaż. Ktoś do mnie zaszedł, to ja na chwilkę tutaj właśnie zrobię... już jestem, po cięciu. Paczka przyszła z takimi rzeczami dla mnie, tak naprawdę to takie ważne już dla mnie rzeczy, no nie, tam to specjalny kanał tam gry zamówiłem. Jeszcze czekam na telefon, bo muszę dla rodziców powiedzieć, że paczkę odebrałam, tam będzie, a mnie odbierała, więc zaraz pewnie zadzwonię. Dobra, usłyszę chyba dzwonek. Nie, telefon przystawię właśnie tutaj. Dobra. W tym garażu nie trzeba nic tuningować. Po prostu garaż dla garażu, można sobie teraz normalnie wyjść. Bo samochód jest jakiś fajny. Okej, okay, można tańczyć? Dobra, można tańczyć. Błagam, ja chcę to wygrać. Bo zwykle tak bywa, że za pierwszym razem to zawsze przegrywam. Ale walić to. Tak, tego samochodu nie chcę zarysować, żeby to
jakoś wyglądało, że ten samochód jednak można tak fajnie, no tak, dwójko się tak fajnie podskakuje, tak jeb, jeb. O, taki hup, 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 no nie. Tu Emmet chyba siedzi, no. Emmeta pomocy jak na razie nie potrzebuje. Tutaj są balasi. Można jechać dalej, dobra. Przejdziemy sobie tędy. Dobra, jedziemy. A no tak. Teraz się muszę skupić, żeby tak, wiecie, pojechać tak, żeby nowe autko, żeby go nie zarysować. A w GTA San Andreas akurat to nie jest takie łatwe. W Mafii bym się bardziej podobał, bo Mafia na pewno będę, na pewno Mafia dwójkę nagram, bo Mafia dwójkę to spoko gra. I ten. Dobra, to właśnie Mafia przyszła, ale dobra. Dobra, za tyle, bo potem to ciężko, jak ustawię 1000, to ciężko. Shift start, dobra. 50, wygram 100. Okej, no to ciśnij, ziomku. O, patrzcie, jaka lasencja do mnie przyjdzie. Takie kurce, to wygląda w sumie jak jakiś jeleń. Chory jestem, wybaczcie to zaciąganie nosem, ale nagrywam to jak mówiłem. Chory w domu siedzę i nagrywam właśnie to. O, nie trafiłem, super. To jest taki troll, bo ja w ogóle siedzę sobie, nagrywam, no i tak, no właśnie. Sorry, sorry, muszę się skupić, no. Więc mogę od rzeczy sobie gadać. Jep, 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 jep. Jep, 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 o, super. Jep, 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 o, super, jeszcze gorzej. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep! O, super! Jep! Jep, 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 jep! Jep, 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 jep! Jep, 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 zlagowało. O, ci sobie nadal tańczą, kurde. Widziałem gorszych, poszło ci nieźle. Dzięki, ziomuś. Lol, mam 20 FPS. So Sweet told me to keep an eye on you. Make sure that whatever get you in no trouble. ¿Qué onda? Nice hopping, Holmes. Well, you just shook that whatever's hand. Come here, baby girl. Hey, get your dirty hands off my... Girl, co ci odbiło? Acting like she's your woman, eh? She's with me, cabrón. So chill the fuck out. I treat her good. Look, baby, don't start no shit. Don't make it worse. Órale, vato. Okay? Who's this pendejo? ¡Ni es el pendejo! Easy, Holmes. He ain't from nowhere. He's cool. Well, I say he ain't cool, Holmes. I say he thinks he's gangster, man. Jestem gangsterem, masz coś do mnie? You know what you can do for me, man? You can fuck off, pendejo, and then maybe we cool. No, you fuck off. I'm talking to my sister. Oh. Jose, come on, Holmes. I can handle this. This is important to me. Órale, pendejo, you lucky. Nie jestem pendejo! You lucky, sister spoken for you. Vámonos, muchachos. Vámonos, muchachos. Let's get some beer, huh? I'm thirsty. Vámonos, muchachos. Look, baby. Go get in the car, okay? I'm gonna speak to Carl. Look, Holmes. I love your sister. I honor her. She's my girl for life. This is why I stopped you from being skinned just then. You got a problem with me? Fine. We don't have to be friends. But Kendall, she's happy with me, carnal.
okay. I guess we cool. For now. Cesar Villalpando. Carl Johnson. CJ. Cabron, you got a nice ride there, Holmes. Maybe we'll get to kick it again soon, eh? Yeah, maybe. Najbardziej się martwię o ten wyścig na tych drogach do dupy. Wait. Wait, what? A! Co ja byłem na samochodzie? Naprawdę? Sawanna, spoko. Na razie. Dobra, suita chwilowo mam ukończonego. Wstawię ten samochód do garażu tak w ogóle, bo... Nie wstawię go. No lepszy pomysł, co z nim zrobić. Dobra, nie będę bomby w nim montować. I potem postawić do jakiegoś balasu. Dobra. Jedziemy. Jedziemy zrobić jakąś misję u Big Smoke'a jest OG Log, więc może Big Smoke'a zostawimy na koniec, a teraz kończymy główny wątek Ridera. I jumping! I przewrotka! O, patrzcie na to! Kubalo Master kierownicy, tak w ogóle, który ja zacząłem. Dobra, mija jakieś 20 minut. Powiedzmy, że to jest koniec na reaktywację. Ale nie bójcie się, bo teraz nagrywam od razu drugi odcinek i wrzucam ten pierwszy. Więc dziś będziecie mieli dwa odcinki GTA, a jak nie dziś wrzucę, no to wrzucę to jutro albo pojutrze, czyli w piątek albo w sobotę. Ja! Teraz chciałem przeklnąć, jak ten Noob nie umie jeździć. No patrzcie, no! On mi jeszcze auto zniszczy! Spadaj ode mnie, ziomuś! Mój samochód, moja brika. KPW? Sorry, ziomuś, ale ja cię muszę wywalić z samochodu. A, już te zarwil pando, okej. Okay. Wywalaj z samochodu, idiotko, dobra. Teraz go trzeba zamordować. Mój samochód! Wkurzył mnie ziomek, prawie mi zniszczył samochód. Sorry! Wkurzył, naprawdę, to było mobskie. Jak ten ziomek po prostu do mnie podjechał i zaczął mnie uderzać, to nie dziwo, że się wtedy zdenerwowałem na niego. Dobra. Zamykamy garażę. No, już ambulans... Nie we mnie! Wybaczcie mi to. Dobra, więc żegnam się z wami, jestem Kubalom, żyć to nie bajka, dałeś mi suba, daj mi lajka, nie zapomnijcie daleko z mojego fanpage'a oraz odwiedź mojej strony, hej! No, w opisie wszystkie linki, siema.